Dzień dobry, nazywam się Alan Majranowski, znacie mnie już z naszego kanału. Dzisiejszym tematem będą krwioupusty. Jest to zabieg medyczny znany od wieków, który pomimo tego, że medycyna się rozwija, ciągle w niektórych sytuacjach jest tym zabiegiem nie do zastąpienia. Krwioupust, jak sama nazwa wskazuje, polega po prostu na opuszczeniu określonej objętości krwi obwodowej. Najczęstszym schematem, na jakim opieramy wyliczenie, ile tej objętości jest konieczne, jest to taki utarty schemat 60 ml na każde 10 kg masy ciała. Oczywiście dopasowujemy tą objętość do tolerancji każdego pacjenta. Pierwsze krwioupusty powinny mieć mniejszą objętość, aby pacjent po prostu nie omdlał. Kiedy wykorzystujemy krwioupusty? Wskazań jest sporo. Te najbardziej podstawowe to oczywiście czerwienica, zarówno pierwotna, czyli nowotworowa, jak i wtórna, wynikająca z nabytych czynników ryzyka. Oczywiście hemochromatoza. Niekiedy krwioupusty wykonujemy w dużym nasileniu, niekiedy co jakiś czas. Wszystko zależy od tego, jakie są konkretne wskazania i jak toleruje je każdy pacjent. Jakie powinno być przygotowanie do krwioupustu? Aby pacjent dobrze go tolerował, powinien być odpowiednio nawodniony i odpowiednio nastawiony psychicznie. Niestety z mojego prywatnego doświadczenia wiem, że nadmierny stres zwiększa ryzyko omdleń, które są najczęstszym powikłaniem krwioupustu. Dlatego jeżeli czekasz na krwioupust i oglądasz ten filmik, żeby dowiedzieć się czegoś o tym procesie, przede wszystkim nie denerwuj się. Co robię ja, kiedy przychodzi do mnie pacjent na krwioupust? Oczywiście badam mu ciśnienie tętnicze krwi, bo przy za niskich wartościach ciśnienia to ryzyko mdlenia jest największe. Później mój pacjent trafia już w ręce wyszkolonej pani pielęgniarki. Technik wykonania krwioupustu jest kilka. Taka najbardziej podstawowa to założenie wkłucia dożylnego, następnie połączenie dostępu dożylnego z butelką próżniową i rozpoczęcie krwioupustu. Po wykonanym krwioupuście tyle mililitrów, ile krwi upuściliśmy, tyle samo płynów dożylnie powinniśmy podać. Po wykonanym wlewie dożylnym płynu powinniśmy pacjentowi ponownie zmierzyć ciśnienie i ostrożnie go pionizować. Na co należy zwracać uwagę w długotrwałym wykonywaniu upustów ze wskazaniem w czerwienicy? Paradoksalnie, do czego prowadzą krwioupusty? Do niedoboru żelaza. Więc pamiętajcie, jeżeli mamy nadmierną stymulację szpiku, to niezależnie od naszych zapasów żelaza, szpik będzie je zużywał. Jeżeli wykonujemy krwioupusty, pozbywamy się tego żelaza. Możemy doprowadzić do takiej sytuacji, gdzie będziemy mieli z jednej strony podwyższone parametry czerwonokrwinkowe w postaci hemoglobiny, z drugiej strony niedobór żelaza. Jest to sytuacja szkodliwa dla zdrowia, dlatego wykonujemy krwioupusty pod kontrolą magazynu żelaza. Jeżeli są wskazania do jego suplementacji, opieramy się tu głównie o wartości ferytyny, to taką suplementację trzeba zalecić. Wraz z krwioupustami tracimy nie tylko żelazo, ale również witaminę B12, kwas foliowy i co jakiś czas, przynajmniej raz na pół roku przy krwioupustach, powinniśmy te parametry oznaczyć. Z jaką częstotliwością można bezpiecznie te krwioupusty wykonywać? Jest to oczywiście sprawa bardzo indywidualna dla każdego pacjenta. Zależy od tego, jak toleruje te krwioupusty, czy po nich mdleje, jak bardzo obniżają mu one poziom hemoglobiny. Należy to oczywiście dopasować indywidualnie do potrzeb pacjenta. Podstawowe pytanie, czy taki zabieg jest bolesny? Nie, bolesność jego wynika po prostu z założenia wkłucia dożylnego i jest ona porównywalna jak z pobraniem krwi do badań laboratoryjnych. Jak długo trwa taki zabieg? Oczywiście zależy to od objętości krwi, jaką chcemy upuścić. Najczęściej trwa to kilka do kilkunastu minut. Kolejne pytanie, czy tego samego dnia można prowadzić samochód? Tak naprawdę, jeżeli uzupełnimy odpowiednią objętością płynów dożylnych, nie obserwujemy spadków ciśnienia, a pacjent nie ma omdleń, czuje się dobrze, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby prowadzić samochód. Kolejne pytanie, które zadają mi pacjenci, to jest: panie doktorze, jak długo po odstawieniu testosteronu lub jego pochodnych będę musiał kontynuować krwioupusty? To tak zwana bezwładność w generowaniu wtórnej czerwienicy po testosteronie trwa do kilku miesięcy i w tym okresie trzeba regularnie wykonywać morfologię krwi i ewentualnie krwioupusty. Kiedy po wykonaniu krwioupustu moje dolegliwości ustąpią? Na to pytanie zawsze odpowiadam uczciwie, że
Jest to sprawa indywidualna. Niektórzy pacjenci wymagają nawet kilku krwioupustów, aby dolegliwości takie jak ból głowy, szumy uszne, pieczenie skóry ustąpiły. Pytanie ostatnie. Czy ten zabieg jest bezpieczny? Tak, w oparciu o evidence-based medicine nie obserwowano istotnych powikłań nawet po wielokrotnym wykonywaniu krwioupustów. Najczęstszym powikłaniem jest omdlenie. Dlatego musimy ze szczególną ostrożnością monitorować ciśnienie pacjenta i ostrożnie go pionizować. Kto wykonuje te krwioupusty? Krwioupusty powinny być wykonywane najlepiej w warunkach szpitalnych lub w klinikach, gdzie cały czas pacjent jest monitorowany przez pielęgniarkę pod nadzorem lekarza. Co dzieje się z krwią, którą puściliśmy? Oczywiście jest to materiał, który oddajemy do utylizacji. On nie nadaje się, aby produkować z niego preparaty krwiopochodne i stosować je w medycynie. Dlaczego? Po prostu jest zanieczyszczony substancjami takimi jak androgeny. Nie chcielibyśmy, aby one trafiły do obiegu, aby trafiły do dzieci. Podsumowując dzisiejsze spotkanie, chciałem Państwu przekazać, że krwioupusty są wciąż aktualnie obowiązującym schematem leczenia czerwienicy. Są zabiegiem bardzo bezpiecznym, wykonywany w sposób kontrolowany. Jest to zabieg standardowy, natomiast musi być robiony pod kontrolą nie tylko w danym momencie, ale również pod kontrolą parametrów laboratoryjnych w dłuższym okresie czasu. Dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że nagranie Państwu się bardzo podobało. Zapraszam do komentowania na naszych mediach społecznościowych oraz pamiętajcie o dzwoneczku. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału. Do zobaczenia na dalszych nagraniach.